Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny 29. Festiwal Papieski. Jest to cenna inicjatywa, nad którą po raz kolejny honorowy patronat objął małopolski kurator oświaty. Bardzo się cieszę, że po raz 25. osobiście mam szansę tutaj z Państwem być, a po raz wtóry pracować w jury tego festiwalu. Witam serdecznie wszystkich uczestników i życzę wielu wrażeń. 29. Festiwal Papieski z działem Dunajców Chiony Sierockiego. Było nam dane dzisiaj wystąpić na Festiwalu Papieskim Blask Prawdy, w którym od najmłodszych lat zarówno ja, jak i tutaj koleżanki występowały, czy w recytacji, czy w śpiewie. Jako już małe dziewczynki bardzo się cieszymy, bo zaśpiewaliśmy swój utwór, stworzoną melodię przez Kasię tutaj obecną, no i pomocną właśnie dłoń tutaj na gitarze przyniósł tata Kasi i Alinka w śpiewie, w chórkach. Będzie można to usłyszeć, nagramy ten utwór tutaj specjalnie dla papieża. No i przekażę też kilka słów, żeby powiedziała Kasia, która ten utwór skomponowała. Chciałam powiedzieć tylko kilka słów, jak ta pieśń powstała. Poprosiłam pewnego dnia o pomoc, właśnie pamiętam, na mszy świętej Jana Pawła II i pomyślałam, że jeśli jest to dobry moment na stworzenie pieśni, na taki właśnie festiwal, to żeby nam pomógł. Melodię po tej mszy dosłownie napisałam w 5 minut taką główną, a potem z Dominiką już powstał cały utwór i dopracowaliśmy całą resztę. Mamy nadzieję, że się spodoba. Chcemy to robić na chwałę Jana Pawła i na chwałę Boga. Utwór jest przepiękny, więc mam nadzieję, że Państwu też się bardzo spodobał. Mam przyjemność być po raz kolejny jurorem w konkursie papieskim PM Tunajcu. Już 29. edycja w tym roku, nawiązująca do jednej z encyklik papieskich Veritatis Splendor, Blask Prawdy. Ja serdecznie chciałam zaprosić na mszę papieską, która odbędzie się 16 października w kościele parafialnym w Białym Dunajcu. I po tejże mszy ogłosimy wyniki 29. Festiwalu Papieskiego Blask Prawdy, Veritatis Splendor, który od 29 lat organizuje Gminna Biblioteka imieniem Zofii Solarzewej w Białym Dunajcu.